Poranek Radia TOK FM. Pan premier Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, jest gościem poranka. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. Wniosek o wotum nieufności, Trybunał Stanu dla Radosława Sikorskiego. Mówi opozycja, co pan powie o tym wystąpieniu ministra, no, które rzeczywiście zrobiło wielkie wrażenie w Europie. I w Polsce myślę, też że w Europie to zrobiło takie wrażenie normalne, to znaczy jest dyskusja, jest wymiana poglądów, trochę większe nie, emocje. No ekonomist napisał o historycznym przemówieniu. Wie pani, ja nie jestem tak pewny, czy wszystkie tutaj propozycje, czy opinie Radosława Sikorskiego są w pełni uzasadnione. Niewątpliwie jest to bardzo takie soczyste wystąpienie, charakterystyczne zresztą dla pana ministra Sikorskiego. To jest na pewno poruszające, natomiast ja nie byłbym takim pesymistą jak Radosław Sikorski, bo wiara w takie centralne rządy, no już to ćwiczyliśmy tutaj w tej naszej części Europy i ja tam powątpiewam w to, że centralny rząd może... A tu nie ma propozycji. No ale są takie, że trzeba ujednolicić struktury europejskie, że tutaj rynki finansowe stawiają nas do pionu, tak mówiąc w skrócie. To jest bardzo takie poruszające i niewątpliwie w Europie może tą dyskusję poruszyć bardziej. Natomiast ja mam takie ciekawe spostrzeżenie, jak czytałem książkę Jeremy'ego Rifkina, jak europejskie marzenie zwycięża American Dream. I amerykańscy politolodzy są zafascynowani tym, że Europa potrafi w tej różnorodności poruszać się może wolniej, ale w dobrym kierunku. Natomiast Europejczycy mają kompleks Ameryki, że gdyby tak po amerykańsku to schwycić za twarz i postawić do pionu, to poszłoby to szybciej. Zresztą to było widać w strategii lizbońskiej swego czasu, żeby w ciągu 10 lat dogonić Amerykę. No, czy chcielibyśmy dogonić to, co jest dzisiaj w Ameryce? Chyba nie. Panie premierze, ja rozumiem. Miałam, że minister Sikorski występuje w imieniu polskiego rządu. Czy wystąpił tylko we własnym imieniu, bo pan wicepremier rządu jakby się dystansował od tego? No, to nie jest wystąpienie rządu. No, znaczy, taka sprawa nie była omawiana na rządzie. Prywatna? No, minister jest minister, to nie jest tak do końca prywatna osoba, natomiast nie przesadzajmy, że wystąpienie na forum takim nieformalnym, które ma swoją soczystość i wymowę, no od razu tutaj narusza traktaty i porządek europejski, i konstytucję i wszystko. W moim przekonaniu to jest bardzo taki dobry impuls do rozmowy na serio, bo czasami w Europie można powiedzieć, że to się tak trochę muli się pod tym ciężarem różnego rodzaju formalnych, biurokratycznych procedur i brakuje takiej prawdziwej polityki. I dziwię się trochę tym reakcją w Polsce, no bo jak jest ostra dyskusja. Dziwi no to, się pan reakcją w Polsce? No dziwię się, bo jeżeli brać pod uwagę wymowę tego wystąpienia, no to ono ma taki, powiedziałbym, amerykański rys. No to tutaj nie rozumiem na przykład prezesa Kaczyńskiego, który też tak z amerykańska patrzył na Europę i też miał niektóre pomysły amerykańskie. I wydaje mi się, że powinniśmy to traktować jako właśnie taki mocny głos i nie tyle czepiać się jakichś drobiazgów, tylko potraktować to jako okazję do tego, żeby każdy pokazał swój pomysł na Europę. Bo w moim przekonaniu na przykład trochę tutaj brakuje zwrócenia uwagi na coś, co dla Europy jest kluczową taką esencją europejskiej integracji, to znaczy zasadę pomocniczości. Zasada pomocniczości sprowadza się do tego w pewnym takim skrócie, żeby załatwiać sprawy jak najbliżej ludzi, żeby przenosić na poziom krajowy, europejski tylko to, co na tych niższych poziomach nie jest do ogarnięcia, nie jest do takiego dobrego zagospodarowania. I w tym zakresie wydaje się, że tutaj warto byłoby to podkreślić też, że integracja nie oznacza ogołocenia państw narodowych, czy nawet dalej patrząc regionów, czy lokalnych społeczności z ich kompetencji, z ich imperium. To znaczy to jest ten fragment w tym wystąpieniu. Tam wyraźnie mówi się o prawie krajowym, mówi się właśnie o sprawach tożsamościowych. To tam gdzieś, jak czytałam wczoraj ten tekst, to zauważyłam. Być może w tych komentarzach wszystkich nie zostało to nadmiernie pokazane. A
Unia, Rada Europejska 9 grudnia pana zdaniem coś postanowi? Bo takie alarmistyczne są komentarze, że jeżeli do tego 9 grudnia nie będzie żadnych zdecydowanych działań, to będzie po Unii. Moim zdaniem mamy do czynienia z taką niecierpliwością, że życiowe procesy wymagają takich raptownych zrywów. No, w takiej sytuacji można się rzeczywiście doprowadzić do jakiegoś przesilenia. Do tej pory istotą tego procesu europejskiego było takie stopniowe dochodzenie do kompromisu i niewątpliwie w sytuacjach kryzysowych to jest irytujące, ale z drugiej strony ja mam większe zaufanie do takiego sposobu uprawiania polityki, gdzie poszukujemy rozwiązania, które uwzględnia różne punkty widzenia, różne sytuacje, niż podejście takie, mówiąc też w pewnym przerysowaniu, no bo jak trzymamy się takiej konwencji, niż takie radzieckie podejście, że wszystko musi być urawniłowka. Ja kiedyś mówiłem do kolegów, którzy też nam tam zaczynali opowiadać o tym, jak to wszystko trzeba ustawić pod jeden sznurek, jeden wzór, że kiedyś inżynierowie radzieccy wymyślili taką maszynkę do golenia. Rewelacyjne urządzenie. Wkłada facet głowę, 5 sekund i ogolony. Ale jeden ze sceptyków podchodzi i mówi: towarzysze, ale przecież ludzie mają różne rysy twarzy. Och, nie szkodzi, to tylko przy pierwszym goleniu. Więc ja myślę, że tutaj powinniśmy podchodzić do tego w ten sposób, że Unia Europejska to jest przedsięwzięcie i to jest przygoda, która respektuje indywidualności, respektuje różnice. Strefa euro była trochę narzucona takim dużym entuzjazmem politycznym, ale za tym nie poszły ta budowla gospodarcza, konstrukcja działania, gospodarcza, które finansowa. Miałyby wzmocnić spójność, bo nie zwraca tutaj na przykład Radek Sikorski uwagi na jedną rzecz. Inflacja średnio w strefie euro była na poziomie w ciągu ostatnich tam 10 czy kilkunastu lat, od 96 to jest w Eurostacie taka ciekawa tabela, około 34%, przy czym Niemcy miały inflację 24%, a Grecja 64, to znaczy po kilkunastu latach to zaczęło trzeszczeć i pękać. No i są na to dwa sposoby. Albo Grecja znajdzie się poza strefą euro i wróci do drachmy i drachma zostanie zdewaluowana, albo Grecy muszą trochę wyhamować, no i też zrezygnować z atrakcyjnych wynagrodzeń, z części tych wynagrodzeń, żeby przywrócić porównywalność sytuacji i wtedy będzie to chodziło tak jak trzeba. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się budżetem, który jeszcze w grudniu trafi do Sejmu. Spośród tych trzech wariantów, o których mówił minister finansów Jacek Rostowski, jak rozumiem, pod obrady Rady Ministrów trafi ten wariant pośredni z 2,5-procentowym wzrostem PKB. Ja bym zachęcał jednak ministra Rostowskiego do większego optymizmu i postawienia na ten wariant optymistyczny, bo nam czyli może... Czyli 3,5, tak? Tak, nam może nie płacą dobrze, ale na pewno nie płacą nam za pesymizm, tylko za to, żebyśmy poszukiwali dobrych rozwiązań i pomysłowych rozwiązań. I dzisiaj w moim przekonaniu właśnie dzięki temu, że jesteśmy poza strefą euro, w tym szerokim wymiarze gospodarczym mamy pewne dodatkowe atuty, to znaczy nasze towary są bardziej konkurencyjne w eksporcie i produkcja krajowa jest bardziej konkurencyjna do importu. To w moim przekonaniu daje taką mocną podstawę do tego, żeby w tych burzliwych czasach lepiej sobie poradzić, bo jak rozmawiamy, jak są te dyskusje o sytuacji Włoch, Hiszpanii, to tam przypomina się, że poprzednio, przed strefą euro, i Włosi, i Hiszpanie ratowali się bardzo prosto, to znaczy osłabiając walutę, uciekali do przodu, wtedy realna siła nabywcza wynagrodzeń spadała, ale ponieważ ludzie kupują to na rynku miejscowym, nie było to takie odczuwalne, a konkurencyjność się poprawiała. Włosi i Hiszpanie robili to dość często, a teraz takiej możliwości nie mają. My jesteśmy poza strefą euro i mamy tą amortyzację na walucie, która pomaga. Czyli ja mam rozumieć, że jeszcze podczas posiedzenia Rady Ministrów będzie pan zachęcał ministra Rostowskiego do większej odwagi? W moim przekonaniu tak, bo naprawdę jeżeli patrzymy na sytuację na rynku, to trzeba zwracać uwagę, że tu nie tylko obiektywne parametry, te wszystkie tam wskaźniki i różnego rodzaju proporcje mają znaczenie, tylko dużo większe znaczenie w takim krótkim horyzoncie czasu mają emocje. To znaczy jak ludzie byliby
zastraszeni, to zaczynają ściskać pieniądze, przestają wydawać. No każdy się obawia o to, co przyniesie jutro i wtedy się ta spirala kryzysu pogłębia. Powinniśmy się zachowywać tak jak dotychczas. Tak, prawda? Jest, nie pękać, nie dać się zastraszyć. I Polska to jest duży rynek. Możemy sobie dać znacznie lepiej radę niż wiele krajów, nawet w naszym regionie, a także lepiej niż kraje strefy euro. Bo jednak Polacy są przyzwyczajeni do tego, żeby nie tyle liczyć na władzę centralną, czy krajową, czy europejską, czy światową, tylko żeby pilnować tego swojego ogródka, tego ogniska domowego i starać się sprawnie, skutecznie działać w tej mikroskali, a to się przekłada też na skalę tą krajową. Jeżeli na poziomie krajowym będziemy tworzyli dobry klimat, dobre warunki, dobre ramy, żeby ten entuzjazm i ta przebojowość Polaków się utrzymała, to damy sobie radę. Natomiast jeżeli zaczniemy popadać w taki pesymizm i marudzić, że no wszystko wkoło się przewraca i w takim razie my się też zamkniemy do komórki, nie będziemy w ogóle wychodzić na ulicę i będziemy tylko czekać, aż przyjdzie kryzys. No to, to się zrealizuje wariant recesyjny, tak? Czyli wariant trzeci. I tu myślę, że naprawdę dzisiaj mamy spore szanse, żeby mimo tych różnych turbulencji w Europie i na świecie poradzić sobie tak jak z tą pierwszą falą kryzysu. Natomiast bardzo istotne jest, żeby w tych obszarach, gdzie na przykład mamy możliwość decyzji, na przykład zmniejszanie różnego rodzaju oporów i ciężarów administracyjnych, to trzeba to ciąć po prostu, żeby ludzie nie mieli tych problemów tutaj, które wynikają tylko z naszych uwarunkowań. Jak mówimy o środkach europejskich, to czasami mnie też szlak trafia, jak widzę, jak dużo tych różnego rodzaju procedur, wymogów, różnego rodzaju ekspertyz jest obudowane wokół projektów europejskich. Wtedy już i tak uprościliśmy bardzo. No, troszeczkę to udało się ociosać, natomiast w moim przekonaniu trzeba konsekwentnie na każdym etapie podejmować takie działania, które zmniejszają te opory tarcia i poprawiać to, co od nas zależy. Panie premierze, ja mam takie wrażenie od kilku dni, że tak etapami po trochu pan przedstawia swoje własne expose, takie trochę kontr-expose w stosunku do tego, co wygłosił premier, bo tak co jakiś czas albo pana konferencja prasowa właściwie co dzień, albo kogoś z PSL-u z różnymi propozycjami odnoszącymi się do tych zawartych w expose treści. No, wczorajszą Gazetę Wyborczą mam tutaj, PSL dobry dla kobiet. No, sprzeciwiacie się zrównaniu wieku emerytalnego, nowe propozycje. Czy to jest co, jakiś taki rodzaj opozycyjności w środku rządu? Pani redaktor, patrzymy na dyskusję polityczną w Polsce, to myślę, że można to w pewnym takim uproszczeniu przedstawić w ten sposób, że w koalicji debatujemy o tych kluczowych dla ludzi, dla gospodarki sprawach. Opozycja często zajmuje się sobą, a czasami sprawami bardzo symbolicznymi, głośnymi, natomiast bez jakiegoś istotnego znaczenia dla naszego kraju. I w moim przekonaniu bardzo dobrze, jeżeli potrafimy ze sobą rozmawiać na serio, bo największa gangrena w polityce polega na tym, jeżeli spory mają charakter tylko zastępczy czy pozorny. I teraz, jeżeli rozmawiamy na przykład o zrównaniu wieku emerytalnego, przejścia na emeryturę i o wydłużeniu czasu pracy do 67 lat, to my tego nie kwestionujemy. Natomiast w przypadku kobiet, jeżeli w swoim życiu zaangażowały się, miały dużo więcej przecież pracy, wychowały dzieci, to wydaje się, że warto tutaj spojrzeć na to też z pełną życzliwością i jak pytanie jest, skąd pieniądze, no to pieniądze będą ze składek tych dzieci, wnuków, które już wtedy będą pracować. Trzeba na to spojrzeć też po ludzku. Nie możemy być zakładnikami rynków finansowych i w moim przekonaniu ta dyskusja jest potrzebna, właśnie taka dyskusja na serio i tą dyskusję w koalicji toczymy publicznie co do idei, co do generaliów, natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, detale, pracujemy nad tym w rządzie, w parlamencie. Zgadzacie się co do generaliów i problem jest w szczegółach. A z tą składką rentową, walka z bezrobociem, zwłaszcza dla młodzieży i niepłacenie składki rentowej? Tu chyba trochę jest pewnej nieścisłości, bo tak jak rozmawiałem z panem ministrem Kosiniakiem-Kamyszem, to bardziej chodziło o
preferencje dla zatrudniania młodych ludzi i bardziej przez zmniejszenie opłat na fundusz pracy, a nie składkę rentową, więc być może tu jest jakiś no tak, czytam o tej składce. Ale to chyba jest nieprecyzyjnie. To jest inna propozycja, tak? Generalnie co do zasady chodzi o to, że w tej chwili mamy problem z zatrudnieniem dwóch młodzieży i 50+. No tak. I tutaj co do 50+ jest taki mechanizm, że tam jest ulga w funduszu pracy, mniejsza składka na fundusz pracy. Być może warto zastosować to w stosunku do młodych, a być może tak jak minister Kosiniak mówi, że złożył już ten projekt podwyższenia składki emerytalnej, nawet z terminem wejścia szybciej niż to zaplanował minister finansów, ale mówi tak, dobra, zrobimy to miesiąc wcześniej, natomiast te przychody, które wpłyną do budżetu, przeznaczymy na wsparcie dla zatrudnienia młodych ludzi. Ja myślę, że to jest dobry deal, że to jest dobra oferta dla ministra Rostowskiego, że robimy pewne rzeczy nawet szybciej niż to było zaplanowane, ale robimy to w taki sposób, żeby dać młodym ludziom szansę, szczególnie tym, którzy skończyli studia, no bo jeżeli ktoś skończył studia, to znaczy, że wykazał się zaangażowaniem, ambicją i nie może być tak, że on teraz pozostaje bez pracy. To instytucje publiczne powinny szerzej drzwi otworzyć dla ludzi, którzy mają wyższe wykształcenie, ale też powinny być zachęty dla pracodawców, żeby tych ludzi zatrudniać. Bardzo dziękuję. Minęła godzina 8. Panie premierze, dziękuję musimy bardzo. Niestety skończyć tę naszą rozmowę. Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, był gościem poranka. Zapraszam na informacje, a potem publicyści Paweł Wroński, Andrzej Talaga i Adam Krzemiński.